wyżywałem się kiedyś w pisaniu listów. Była to wówczas jedyna moja twórczość. Zdaje mi się, że ten rodzaj sztuki, jaki mi leży na sercu, jest powrotnym dzieciństwem, które nam przez wszystkie mitologie są przyrzeczone. Moim ideałem jest dojrzeć do dzieciństwa. Miałem zawsze słabość do teleskopów. Zacząłem rozkładać wielokrotnie złożony płaszcz instrumentu. Usztywniony cienkimi pręcikami, rozbudowywał mi się pod rękami ogromny miech dalekowidza. W następnej chwili machnąłem koziołka i wionąłem wspaniałą wstępującą linią. Już leciałem wysoko nad dachami. Lecąc tak bez tchu, widziałem oczyma wyobraźni, jak koledzy moi w klasie wyciągają ręce, strzygąc gwałtownie palcami i wołają do nauczyciela: proszę pana profesora, Szymcia porwało! Ja starałem się w skromniejszej mej skali odnaleźć własną, prywatną mitologię, własne historie, własny mityczny rodowód. Spóźniamy się tu z czasem o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza się do prostego relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do skutku. Ta śmierć, która go w pańskiej ojczyźnie już dosięgła. W takim razie, rzekłem, ojciec jest umierający lub bliski śmierci. Nie rozumie mnie pan, odrzekł tonem pobłażliwego zniecierpliwienia. Reaktywujemy tu przeszły czas z jego wszystkimi możliwościami, a zatem i z możliwością wyzdrowienia. Tak wtedy będziemy zbierali te aluzje, te ziemskie przybliżenia, te stacje i etapy po drogach naszego życia, jak ułamki potłuczonego zwierciadła. Będziemy zbierali po kawałku to, co jest jedno i niepodzielne, naszą wielką epokę, genialną epokę naszego życia.